Witajcie. Dzisiaj zrobimy bardzo szybkie wafle orzechowe. Do masy orzechowej potrzebujesz orzechy, wodę, masło, kakao, mleko w proszku i cukier. Zmiel orzechy. Do garnka wrzuć masło, cukier, kakao i wodę. Rozpuść to na wolnym ogniu i kiedy zacznie wrzeć, zabieraj i trochę ostudź. Stopniowo dodawaj do tego mleko w proszku, ciągle mieszając. Dodaj też orzechy. Do masy śmietanowej potrzebujesz mleko w proszku, mleko, cukier i masło. W garnku umieść mleko, cukier i masło. Kiedy roztopione składniki się połączą, zabieraj i ostudź. Stopniowo dodawaj mleko w proszku. I bierz wafla. Na nim rozprowadź masło orzechowe. Przykryj kolejnym i wyłóż tą masę orzechową. Przykryj kolejnym i wyłóż tą masę śmietanową. Przykryj kolejnym, a jako że masa śmietanowa już z tej strony jest, obróć i wyłóż śmietanową masę raz jeszcze. Przykryj waflem i do lodówki. Jeszcze tylko pokrój to na mniejsze porcje. I masz! I widzisz, jakie to proste. Jak potrzebujesz szybkiego częstuszka na posiadówę, to jest jak znalazł. Te warstwy naprawdę dobrze się ze sobą komponują. Nuty śmietanowe z orzechowymi i czekoladowymi. I co ważne, nie są za bardzo słodkie. Także idź i zrób. Jeszcze tylko subskrybuj, jeśli tego nie robisz. Polajkuj to wideo i do następnego. Hej!